W 1987 roku Andrzej Zawada, znany lider polskich wypraw w Himalaje i inicjator tychże, zaproponował mi uczestnictwo w organizacji pierwszej zimowej wyprawy międzynarodowej, zresztą na K2, jak wiadomo, najtrudniejszą górę świata. Brałem udział w tej pierwszej części jesiennej, która transportowała sprzęt, ekwipunek i wiele, wiele innych rzeczy do bazy pod K2. Potem oczywiście była część zimowa, zakończona wejściem do 7000 metrów, a po kilku latach spotkałem Andrzeja, czy zaprosiłem go nawet tutaj do nas, do Kotliny Jeleniogórskiej, jako że Andrzej Zawada był bardzo związany z Jelenią Górą, tutaj zdawał maturę, nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, w Przesiece mieszkał, z Przesieki na rowerze dojeżdżał do liceum wtedy i razem z drugim organizatorem, chyba głównym od spraw ekonomicznych, czyli finansowych, Jackiem Olechem, zwanym popularnie Jackiem, przyjechali do Szklarskiej Poręby, w hotelu Panorama zamieszkali, chcieli odpocząć, a Jack po prostu szukał śniegu, chciał pobiegać w Polsce gdzieś tam na nartach biegowych. I korzystając z ich pobytu, współpracowałem wtedy ze Zbyszkiem Dygdałowiczem, który był szefem miejscowej telewizji, która się bardzo dynamicznie wtedy rozwijała. Postanowiliśmy zrobić wywiad, ale wywiad z Andrzejem i z Olechem nie w sensie jak to było w tych górach, tylko jak oni tą wyprawę przygotowywali. I po raz pierwszy widzowie tego filmu, czy tego materiału, który leżał 25 lat w zasobach archiwalnych Zbyszka Dygdałowicza, zobaczą Andrzeja Zawadę, nie tego wspinacza obsypanego śniegiem, zmrożonego w rakach czy w jakichś tam ekwipunkach himalajskich, tylko siedzącego luźno człowieka w fotelu, popijającego wodę mineralną i opowiadającego, a trzeba tu powiedzieć, że Andrzej Zawada był gawędziarzem niezrównanym, o tym, jak przygotowywali właśnie tą wyprawę na K2 zimową, ile to kosztowało, pracy i wiele, wiele innych rzeczy. Do obejrzenia tegoż materiału serdecznie zapraszam. Witamy naszych sympatycznych widzów. Dzisiaj mamy dla Państwa niespodziankę, ponieważ udało nam się namówić pana Andrzeja Zawadę i pana Jacka Olecha z Kanady na spotkanie z nami. Chcieliśmy, żeby co nieco nam opowiedzieli. Tym bardziej, że przecież i pan Zawada, i pan Olek tak rzadko bywają tutaj w naszych stronach. Andrzeju, jeżeli mogę, przede wszystkim chciałem cię przeprosić za to, że i ciebie, Jack, że spokój waszego wypoczynku tutaj w jakiś sposób naruszyłem, ale myślę, że jest to oczywiście okazja, żebyście co nieco tutaj nam opowiedzieli, ponieważ no, jest głośno ciągle o wyprawach w Himalaje, o wyprawach tych wysokogórskich. One ciągle w naszym społeczeństwie żyją i często ludzie zadają pytanie, co dalej, czemu ostatnio tych wypraw nie ma. Więc jakbyś mógł powiedzieć nam, co robisz teraz ostatnio. No właśnie, przykro, że będziemy z Jackiem opowiadać o tych wyprawach, które już się odbyły, a nie o tych, które mają się odbyć. Ale takie są czasy, że niełatwo w tej chwili zorganizować wyprawę. Ale co was prowadziło tutaj w Karkonosze? A, właśnie o tym chciałem powiedzieć. Bo Jacek przyjechał, ma krótki urlop, przyjechał z Kanady. Dokładnie sądzę po to, żeby odpocząć, a poza tym miał ściśle zaplanowany program. Chciał na nartach zwiedzić Bieszczady. No, ale i tu posłuchajcie Państwo wyraźnie. Chciał zwiedzić Bieszczady, a trafił w Karkonosze. Tak. Tymczasem okazało się, że w Bieszczadach nie ma w ogóle śniegu. I jak zadzwoniłem do ciebie z Warszawy, żeby się spytać, jak tam u was ze śniegiem, powiedziałeś, że są wyjątkowe, były
opady tego roku, no i mogliśmy się przekonać, że tu był śnieg. Faktycznie, no nie wiem, czy Żak jest zadowolony z tego pobytu. No ale pobytu, nie, trzeba podkreślić, że całą ideą tego przyjazdu do Polski to było zaproszenie na ten Międzynarodowy Festiwal Filmów Górskich, który miał się odbyć w Katowicach. A niestety, to jest przykre. Nie udało nam się zorganizować tego festiwalu, a Żak był zaproszonym gościem i w związku z tym zaplanował, że będzie miał wolne dni właśnie w związku z festiwalem. No ale patrząc egoistycznie z naszego punktu widzenia, tutaj mieszkańców tej ziemi, Karkonoszy, to bardzo dobrze, że ten festiwal nie doszedł do skutku, ponieważ jakby nie było, powieziecie gdzieś tam w świat, szczególnie Żak, no coś tam o... Czy byś pierwszy raz tutaj u nas w Karkonoszach, Żaku? No pierwszy chyba nie. Ja kiedyś należałem do takiego polskiego klubu lekkoatletycznego, Gwardii. A, i my przyjeżdżaliśmy tutaj na obozy do Jeleniej Góry, takie kondycyjne. Aha. I jest... Dużo nie pamiętam, ale wiem, że biegaliśmy przez tą grań do Śnieżki i w górę, oczywiście w odpowiednich warunkach klimatycznych. Także to mi zostało wspomnienie. Ile lat miałeś wtedy? No to było dokładnie 30 lat temu. 30 lat temu. Dawne dzieje. Zmieniło się tu bardzo? No ja dużo sobie nie przypominam. Pamiętam tylko szczególnie tą grań do Śnieżki. No i tak trochę takie wspomnienia zamazane, ale takich specyficznych wspomnień to nie mam dotyczących Jeleniej Góry. Ale spędziliśmy 3 dni w górach. Mieszkaliśmy w samotnej domku Myśliwskim, no i tam jest naprawdę pięknie, jest urokliwe schronisko, miły nastrój, byliśmy bardzo goszczeni, nawet powiedziałbym, że byliśmy rozpuszczani zupełnie przez kierowniczkę schroniska w Samotni, no i sądzę, że będziemy mieli jak najpiękniejsze wspomnienia z tego pobytu tam. A poza tym tak sobie żeśmy spacerowali po górach. Ja może dorzucę jedno słowo na temat. Wydaje mi się, że bardzo istotne by było, bardzo ciekawe, żeby zachować taką autentyczność ludzi, którzy tutaj pracują. Jak ja na przykład słyszę, że ludzie są troszkę zmęczeni tym, że nie ma dużo względów na ich wieloletnią inicjatywę. Konkretnie mówię o samotnej. O samotni. Gdzie słyszymy od właścicieli, od aktualnych dzierżawców, kierownictwa, którzy troszkę, mam wrażenie, są w takim momencie opuszczenia rąk, bo nie mają zbyt aktywnej pomocy centralnej, czy nie wiem, jakichś zarządów, żeby zająć się modernizacją tego schroniska i organizacją. Także największym elementem, nawet w tej chwili na Zachodzie to się stwierdza, że te wszystkie urządzenia można kupić, a jedyną z rzeczy, których nie można kupić nigdy, to autentycznej wizji o tych górach, znaczy w tym wypadku, i ludzi, którzy są naprawdę sercem zaangażowani w to. I to jest chyba największym, jakby powiedzieć, w tej chwili... problemem. Nie problemem, to jest największym dorobkiem. To jest najważniejszy człowiek w tym wszystkim. Lokalnych gór, że ci ludzie, którzy od lat zajmowali się tym sercem, są jeszcze tutaj obecni. No ja przypominam choćby tradycję państwa Rapiński prawa w Morskim Oku. No, jeżeli się wraca do tych gór, to się wraca, przecież gdzieś trzeba spać, gdzieś trzeba jeść. No, przecież pamiętaj, zawsze się wraca i spotyka się z tymi ludźmi, którzy tam od lat istnieją, prowadzą to schronisko. I tutaj jak słyszymy o tych kłopotach, że ciągle nie ma odpowiednich funduszy na utrzymanie tego. Ja nie rozumiem. Przecież ten rejon tutaj, to jest najważniejszą sprawą dla tego rejonu, jest turystyka. Wszystko się zgadza z tym, że no, musimy pamiętać wszyscy, że jesteśmy w tym okresie przejściowym tego agresywnego kapitalizmu. Niemniej rodzą się tutaj pewne prądy, które będą w jakiś sposób stymulowały to. I między innymi już są pewne projekty społeczne, żeby rozpisać, wydrukować jakieś cegiełki
i samotni na pewno pomożemy, tym bardziej, że rodzina Siemaszków w Samotni siedzi od 28 lat. No właśnie, to jest jedyne schronisko to jest w tym rejonie. Na pewno. Jest unika, tak. I pani Sylwia na pewno nie pozostanie sama. No, zabrakło w tym momencie nieodżywanego Waldka, no tak, Siemachy, który był motorem tego schroniska. On nieprawdopodobnie to schronisko ciągnął, przebudowywał i tak dalej. Ale moi drodzy, ja bym chciał, żebyśmy odeszli od tych tematów lokalnych, tak. Dlatego że my się sami musimy z nimi borykać i będziemy się borykali do końca naszego żywota, tak jak długo będziemy tutaj żyli w tych pięknych górach. Wróćmy teraz, bo ta wyprawa, ja dzięki powiedzmy Andrzejowi mogłem wziąć udział w tej części jesiennej, organizacyjnej tej, chodziło o dostarczenie tego transportu. Jak wyście zdobyli tyle środków? Bo to przecież nieprawdopodobne pieniądze. No, jeszcze musimy wrócić do tej sprawy, że była po drodze jedna wyprawa przed K2. Mianowicie, jak tu Żak wspomniał, 5 lat czekaliśmy na zezwolenie. Ja jeździłem wielokrotnie do Pakistanu, składałem memoriały, dlaczego zimą, dlaczego trzeba rozpocząć te sezony zimowe. No i tak stopniowo urabiałem rząd pakistański, żeby opracował nowy regulamin wypraw zimowych. I bałem się, że ta nasza, mówię tutaj w imieniu naszego Polskiego Związku Alpinizmu, nasza współpraca z Kanadyjczykami ugrzęźnie na pewnym etapie. I zaproponowałem kolegom z Kanady, że zrobimy jakąś wyprawę po drodze. No i tą wyprawą była ta wyprawa, osiągnęła wspaniały sukces, bo południowo-wschodnią ścianę przeoił. Pierwsza droga i szczyt pierwszy raz zdobyty zimą. Pierwsze przejście i zimą. Więc i tutaj już... A tam brali udział tylko sami Kanadyjczycy w tej wyprawie czoju? Czy nie, to była mieszana. Mieszana polsko-kanadyjska. I tutaj już mogliśmy, że tak powiem, dotrzeć z Żakiem, szczególnie, bo on był szefem ze strony kanadyjskiej. I ta wyprawa nam pomogła opracować budżet i wysunęłam pewną ideę zdobywania pieniędzy, bo jak wiesz, właśnie to jest bardziej skomplikowane dla kierownika, prawda, zdobyć pieniądze przed wyprawą. Niestety wyprawa na K2 była o tyle droższa porównanie do Czoju, że trzeba było jeszcze dołączyć Anglików, że po prostu nawet te dwa kraje, Kanada i Polska, to było za mało, trzeba było jeszcze Anglię wciągnąć. No nie, Andrzej może mnie sprawdzi na ten temat, ale ja bym chciał jedną rzecz jakoś tak naświetlić, że taka fama była, że to milionowa wyprawa. Dolara. Po pierwsze, fizycznie ta wyprawa nigdy nie wydała więcej niż załóżmy 200 czy 250 tysięcy dolarów amerykańskich. I w tym kontekście, jak się operuje taką karawaną 500-osobową, to wiem, jakie to koszta mogą być. A mam wrażenie, że wiele osób, które miało do czynienia z ekspedycją, czy jakoś tam słyszało o niej, nie zdają sobie sprawy, że nie tylko środki finansowe są ważne, ale na pewno w tym budżecie milionowym to można nawet wliczyć sponsorów sprzętu, którzy dostarczyli, dajmy na to, następne ćwierć miliona, serwisy, które były bardzo tanie i na tym może Andrzej się wypowie na temat transportu w ogóle, jak to było zorganizowane. Jest to do dzisiaj trudna sprawa przeliczenia złotówek na dolary, prawda? Bo zawsze nas pytali, ile kosztowała wyprawa, sądzą, że podamy cyfrę w dolarach. No więc na przykład taka historia jak opłaty za przeloty liniami polskimi i wtedy radzieckimi. No jak to przeliczyć? Trzeba by to odnieść do biletów aktualnych, jakby to była linia zachodnia. Więc tu przeliczając to wszystko, to niestety, ale wyprawa okazała się chyba jedną z najdroższych na świecie. I za dawno na przykład zostały przywiezione z Kanady do Polski statkiem, batorym, ostatnim rejsem, 6 ton sprzętu i żywności. No i to było niby za darmo, ale takie serwisy to wszystko kosztuje. Kosztuje. Ja mówię w tym sensie, że dlaczego mówiliśmy o tym tam 800 czy milionie dolarów. No bo na przykład, jeżeli ja uzyskałem z naszych linii lotniczych lot zniżki albo za darmo przewożenie rzeczy tych naszych i z Londynu, i z Francji, i z Austrii, bo często ten sprzęt przylatywał, no to jak to kalkulować? Przecież to też w sumie razem, jeżeli mam powiedzieć o kosztach wyprawy, to muszę nawet, gdzieś to prezent jest ze strony tych linii, ale ja muszę do budżetu to wsadzić, jeżeli mam powiedzieć o ogólnych kosztach. Dalej, w ramach umowy Polska podjęła się
sprowadzenia całego sprzętu z Kanady, Anglii i z Europy, bardzo dużo było, do Polski, a następnie przetransportowanie tego wszystkiego do Pakistanu. To są olbrzymie sumy. No ja pamiętam, że część tego sprzętu zwoziłem z różnych portów i tam był nawet taki, dosyć wesoła sytuacja była, ponieważ większość rzeczy była adresowana nie na Polski Związek Alpinizmu, tylko na ciebie. Pisało budżet, czyli budżet za wady, tak? I wszyscy mnie pytali, to on taki bogaty. To były różne świetne rzeczy. Tak. Ale kochani, ponieważ czas nas trochę ogranicza w niektórych rzeczach, może bardzo ciekawe te opowieści o tej organizacji, ale teraz powiedzmy przejdźmy już do samej części zimowej, bo to... No dlaczego? Pierwsza część to jest była karawana sprzętu, w której ty wziąłeś udział, prawda? No ja pamiętam jakie to było zagadnienie. Tak, to było... Tam to był klucz w ogóle. Klucz, to była podstawa. Wszystkiego po rekonesansie zdaliśmy sobie sprawę, że nie można tej wyprawy zorganizować na zasadach poprzednich wypraw zimowych. To znaczy, że cała grupa zbiera się w Katmandu czy tam w Islamabadzie, wyrusza wspólnie, buduje bazę, przeprowadza się atak i się wraca. Mowy nie było. Przecież zimą przez Baltoro w ogóle o przejściu karawany rzecz nie do pomyślenia. I dlatego całą wyprawę żeśmy zaplanowali w trzech etapach. Jesienna to jest transport sprzętu do bazy. Zostaje tam grupa, która buduje tą bazę i pilnuje sprzętu. Po czym przyjeżdża ekipa, że tak powiem, sportowców, czyli zawodników do spinania. Zdobywa tam w ciągu 2 czy 3 miesięcy górę. I po czym miała być ekipa do zniesienia tego sprzętu. Więc to już spowodowało, że wyprawa była zaplanowana na przeszło pół roku. To zwiększyło koszty. No i możemy teraz rozmawiać na ten temat, czy to była właściwa metoda, czy niewłaściwa i jak będzie wyglądać w ogóle, jak będą wyglądać następne wyprawy, bo sądzę, że zdobycie K2 zimą to jest w tej chwili jeden z takich największych problemów himalaizmu światowego. No ktoś w końcu zimą powinien wejść na tą górę. Tak, to jest sprawa przyszłości. No, ja myślę, że jak zawsze przetarliście tutaj jedną ze ścieżek, bo rzeczywiście już wtedy jesienią był problem z zebraniem odpowiedniej ilości tragarzy, prawda, jak pamiętasz, szczególnie w tych górskich wioskach, kiedy na przykład doszliśmy do Ascole i gwałtownie załamała się pogoda na 8 dni. Do Ascole, w której wzięło udział ile? 1200 tragarzy. Nie, tam około 500 było. No ale to tam było w dwóch etapach. W dwóch etapach, tak. Ale co najciekawsze, że wioska liczyła 300 ludzi, czy tam iluś, weszło 500 tragarzy, wykupili mąkę, wszystko, także ci ludzie tam miejscowi już niewiele mieli do powiedzmy, do jedzenia. No ale to są takie problemy organizacyjne, czyli no ale to etycznie też, bo to nie tak łatwo powiedzieć. Właśnie pod tym względem uważam, że w aktualnym kontekście takim, no nazwijmy to, światowego alpinizmu, jednym z powodem, że trudniej jest zdobyć środki, że w tej chwili w pewnym sensie mniej żyjemy w takim kontekście odkrycia świata, jak ochrony świata. Tak. I dajmy na to, jakbyśmy dzisiaj organizowali ekspedycję w tym rejon, to nie wyobrażam sobie, żeby to nie było związane z projektem ewentualnej zainstalowania jakiegoś takiego szpitalu w Ascole, czy gdziekolwiek. No więc właśnie to jest, powiedzmy, jeszcze rzecz, o której chciałbym z wami porozmawiać na zakończenie naszej rozmowy, jakbyście to widzieli, ale ja chciałbym tutaj powiedzieć, że dla mnie ogromnym zdumieniem to był ten nieprawdopodobny rozrzut i łączności ludzi z różnych krańców świata, bo raz, że zwoziłem ten sprzęt, który przyjeżdżał do Polski, czy z Anglii, czy powiedzmy skądś tam, ale dla mnie fenomenem to była, kiedy myśmy się jeszcze nie znali wtedy, rozmawiałem z tobą przez telefon, podawałem ci wiadomości do Kanady, co się dzieje, rozmawialiśmy Pakistan, Kanada, a ty z kolei rozmawiałeś z Kanadą, z Andrzejem, prawda, podawałeś mu jakieś tam wiadomości, czyli łączność, żeby się z Warszawą skomunikować. To przechodziła przez pół świata, prawda? Przez Montreal. No, to był fenomen. Dużo takich właśnie ciekawostek i niestety czasami śmiesznych rzeczy. Na przykład w pewnym momencie z Jacques'em spotkaliśmy się w Paryżu, bowiem stan telefonii polskiej nie pozwalał na to, żeby dzwonić do wszystkich
miejscowości, skąd ściągaliśmy sprzęt i gdzie byli nasi ludzie. I w tym Paryżu siedzieliśmy przy dwóch aparatach telefonicznych. Dwa samochody jeździły po Europie i zwróciły sprzęt. I nigdy nie było wiadomo, czy nie będzie jakaś akcja na granicy, że nagle nie chcą przepuścić. Czy... Jednocześnie trzeba było mieć kontakt z kolegami w Anglii i z centra, i z tymi biurami lotu. Bo z fabryki na przykład tam Koflacha pytali się, gdzie wam dać buty, no to trzeba było dać do lotu, to musiałem zawiadomić tamtego przedstawiciela lotu. I proszę sobie wyobrazić, żeby tak dzwonić automatycznie i szybko, można było to tylko zrobić wtedy poza granicami Polski. No może teraz to się wszystko poprawi, ale takie były to czasy. Ale jeszcze, jeżeli na przykład chcieliśmy dostać jakąś szybką wiadomość, nie było połączenia bezpośredniego Polska-Pakistan. Natomiast no było już wtedy połączenie do Londynu na przykład. To się dzwoniło do Londynu, do kolegów, tam dzwonili do Pakistanu i z powrotem do nas. I w ten sposób w ciągu 5 minut... No ja może taki krótki epizod tylko opiszę. Posyłamy do Polski materiał nylonowy, żeby kurtki puchowe i śpiwory szyć. Andrzej ma już puch. Ktoś jedzie z Polski do NRD, żeby zdobyć igły do szycia, bo nie było. I w ostatnim momencie stwierdzają, że jest trudności ze zdobyciem nici. Także ja otrzymuję w Montrealu telex o 4:00, że muszą być te nitki kupione przed 5:00, bo samolot polski wylatuje we wtorek z tego lotniska koło Montrealu i że te nici muszą dotrzeć do Warszawy następnego dnia, bo inaczej w ogóle to było na 20 dni przed wyjazdem. Niemożliwe będzie uszycie tego. I takie momenty mieliśmy bardzo często. No, dzisiaj... I pod tym względem ja chciałem nawiązać do tego, że trzeba sobie zdać sprawę z perspektywy czasu, że to była dla mnie osobiście, ja w różnych rzeczach brałem udział, jedna z największych improwizacji, w którym miałem do czynienia, spontanicznych i takich nie tylko, że te pieniądze tak się rzucało, że to taką formę przybrało, że ten projekt w pewnym momencie cię pcha, że ty masz kontrolę nad nim, ale że już nie możesz wszystkiego tak na co dzień absolutnie objąć. Że jak ta maszyna ruszy, to już trzeba dalej działać. Ale to jest przykład, że jak entuzjazm ludzi, energia, no i oczywiście pomysłowość ludzi, to jest właśnie podstawa. Podstawa we wszystkim i uważam, że u nas teraz w kraju też przede wszystkim liczy się inicjatywa. Inicjatywa i ludzie się liczą. Ludzie. No, te góry jak były, tak są i dalej będą. A to, co się w tych górach będzie działo, to zależy od ludzi. No wiesz, jak ty mi powiedziałeś, na przykład powiedziałeś mi ten epizod, że ja dopiero się dowiedziałem, że przez tam kilka dni przerzucał mąkę, wiesz, 2 tony, tak. Czy tam 6 ton mąki, ręcznie to wszystko do takich małych woreczków. Do tego doszło, że wiesz, że to spowodowało jakieś problemy zdrowotne. No. I jak ludzie, i w tym sensie, jeżeli nie masz elementów takich niezbędnych ludzkich, którzy są gotowi na to, bo tak. W końcu wiesz, między nami, Marian mógł z powodzeniem powiedzieć, że ja chcę całą akcję przeprowadzić z wami też. No tak. No jakbyśmy nie znaleźli takich ludzi, no to też by się załamało. I nawet byś tego nie zrobił za pieniądze. No, bo tutaj w takim krótkim czasie ktoś by powiedział, a nie, to musimy tu zaplanować, prawda, i to musi tyle i tyle kosztować, tych pieniędzy nie ma. Tam z tą mąką to był największy problem, bo to jest też charakterystyczne, że trzeba było jeszcze dodatkowo badać, bo ta mąka była zarobaczona. To był ogromny skład tej mąki, bo pamiętam, że na Brodpik jak szliśmy, to trzeba było tą kupować ziarno jeszcze i jechać z tym do młyna na jakieś tam kamienie, a to było już gotowe, rzeczywiście odpowiedniej wagi, tylko trzeba do każdego worka było włożyć taką sondę i wyciągnąć tą i sprawdzać, czy tam nie ma tych... A mimo wszystko opłaca się kupować te rzeczy na miejscu, a nie transportować. Tak. Dobrze, nigdy po raz pierwszy chyba w opowieściach o wyprawach nie mówiliśmy na temat nie mówiliśmy na ten temat. I to, moi kochani, jest najciekawsze, bo zawsze na przykład literatura wysokogórska, himalajska jest nudna, prawda, bo tam się ciągle pisze, jak tam nam było zimno, że szli, że stękali, że kupę nie tak się robiło, prawda, po co w ogóle myśmy tam pojechali, weszli na ten szczyt, zeszli. Ciągle był ten heroizm, który w jakiś tam sposób tłamsi te najciekawsze rzeczy, na przykład tak jak nieprawdopodobna organizacja, czyli Andrzej, nie tylko, że jesteś dobrym wspinaczem, ale również z tego wynika i organizatorem, bo tyle wypraw zorganizować, ja byłem na twoich dwóch, pamiętam Mount Everest, no to była wyprawa, jeszcze zawsze były dobre atmosfery, nie pamiętam, nie było kłótni, nie było jakichś
specjalnych antagonizmów i to też jakoś potrafię. Drobne kłótnie muszą być zawsze, no, jak naturalnie. Bo wiesz, choćby wiesz, jaki jest nerwowy czas, kiedy tego szczytu nie można zdobyć, pogoda się załamuje, siedzimy bezczynnie w bazie. No jest ważne, żeby w umiejętny sposób rozładowywać tą atmosferę, prawda? Jest, ludzie się niecierpliwią. No a wracając do tej improwizacji, nie wyobrażam sobie, żeby można było bez żadnej improwizacji. Są takie momenty, no samochód się psuje. Pamiętam, kiedyś na samochód wyjechał i odleciała się skrzynia biegów. Całkowicie i trzeba było szybko przesyłać, więc na to trzeba być przygotowanym. I nie należy się tym załamywać, nie należy się tym załamywać. No. No więc jak mówisz o organizacji, to jest tak długie, wiesz, i tak skomplikowane, że może z twojej strony zadaj następne pytanie, jaki aspekt organizacji może interesować telewizję? To znaczy nie, ja myślę, że w tej chwili zamknęlibyśmy ten rozdział organizacyjny. Tak. Chciałbym, żebyście krótko powiedzieli o przeżyciach samej zimy, bo na temat organizacji wyprawy nie pokazała się żadna publikacja. Jesteście pierwszy raz mówicie o tych waszych problemach, które ja znając organizację wypraw, to uważam często, że zorganizowanie wyprawy jest często trudniejsze jak pokonanie tej góry, jeszcze jakiejś tam, prawda? A o tej części zimowej już ludzie czytali, bo pokazało się tam trochę książek, trochę tego, tylko wasze jakieś takie, powiedzmy, krótkie reminiscencje, bo w końcu no, góra niby nie zakończyła się sukcesem. Niby, powiadam, bo góra nie została zdobyta jako taka w sensie zimowym. Natomiast chyba ogromnym sukcesem była sama wyprawa, było dojście i w końcu na jakąś tam wysokość wejście na ten wierzchołek. No więc jeżeli porównać to do prób następnych, które były po naszej, no to był wielki sukces, żeśmy w ogóle założyli bazę i że w tej bazie mogliśmy w tych strasznych, strasznych, trudnych warunkach zimowych działać 3 miesiące. Bo wyprawa japońska w ogóle zakończyła się na podejściu na lodowcu Baltoru. No proszę. Dla mnie osobiście, no nie wiem czy Jacek się z tym zgodzi, największym takim zaskoczeniem, niestety tym ujemnym, to było to, że pogoda była zupełnie inna niż w czasie naszego rekonesansu. No była dużo gorsza, a właściwie była beznadziejna. Tak strasznych warunków pogodowych ja nie miałem na żadnej wyprawie. No i że myśmy w tych warunkach osiągnęli 7000 metrów, to ja osobiście uważam, że to jest w ogóle. No i Brod Pitt jeszcze. A dodatkowo Brod Pitt. Przy czym było dziwne, że przecież tak blisko jest Brod Pitt obok K2, drugi ośmiotysięcznik, a warunki pogodowe były jednak lepsze na Brod Pitt. Dlatego można było dokonać tego wejścia, które Maciek Brybeka zrobił na Brod Pitt. No, niskie temperatury. Do tego byliśmy przyzwyczajeni, bo tak było i pod Everestem, i pod Czoju, ale tu już były wyjątkowo niskie temperatury. Jednak trzeba zauważyć, że Nepal jest znacznie bardziej na południe wysunięty. Poza tym strasznie ciężkie warunki były spowodowane tym, że właściwie byliśmy cały czas w cieniu, szczególnie tam, gdzie Jacek urządził na dłuższy czas w Urdukasie. Tam słońce się pojawiało na jak długo? No, w takim najbardziej intensywnym okresie tego nasłonecznienia 23 minuty dziennie. Tylko? Tak. No, nazwaliśmy to stolicą cienia. Więc no, makabryczne warunki, a temperatury średnie, można powiedzieć, że właściwie trzymały się około minus 30 stopni. Stale. No to a wiatr jest do tego, bo wiatr. Oczywiście, jak wiesz, przy tych szerokościach geograficznych, jak jest słońce, to w namiocie czy przed namiotem możesz nawet osiągnąć temperatury dodatnie, ale za namiotem z tyłu masz już minus 20 stopni. Ale w ogóle, a tu były przeważnie opady, wichura. No i tu trzeba przyznać, że szalenie nam pomógł ówczesny prezydent Pakistanu, Zia-ul Haq, który dał nam 60 godzin lotów helikopterowych. Ojej, to nawet to potrafiliście zobaczyć. To był olbrzymi wkład. I te helikoptery w niektórych tragicznych momentach ratowały nas w ostatniej chwili, porzucając paliwo. Bo tu było wielkie zagadnienie. Ale ja przepraszam, że jeszcze wrócę. Bardzo głośno było o tej wyprawie w Pakistanie, bo tam chyba ambasada kanadyjska sporo zadziałała, bo jak byliśmy w ambasadzie kanadyjskiej, Pierre chyba mnie tam zaprowadził na lampkę wina czerwonego, to
i wisiały i koszulki, i coś tam, i coś tam, i coś tam, czyli to jednak nagłośnienie było w Wszystkie te trzy ambasady, polska, kanadyjska, angielska, pięknie współpracowały i muszę powiedzieć, że ze strony wszystkich tych ambasad mieliśmy współpracę dobrą, mieliśmy pomoc. Także, że i sądzę, że to rząd pakistański docenił, zresztą później nas tam odpowiednio honorując po wyprawie, dlatego, że była to wyraźna taka współpraca międzynarodowa. Była to tak jakby, trochę tu żartuję, ta druga solidarność, bo było to trochę zaskoczenie, prawda, że te trzy kraje mogły tak wspólnie działać. No i Polska zresztą wtedy traktowana tak trochę, prawda, bo to był ten okres, Wtedy o Wałęsie mówili wszyscy, nawet nasi dragarze. Ale Walesa był bardzo popularny. No a ty, Jacek, jak oceniasz? No nie, jeżeli się o tym aspekcie mówi, to jako takim ciekawym momentem, że to nie tylko z naszego powodu Pakistan był zainteresowany, to autentycznie otwierało możliwość sezonu zimowego w tym rejonie. No dla nich to pieniądze. Dla nich, oczywiście. I od tego czasu już było wiele takich małych trekkingów na Baltoro zimą, gdzie ludzie tam w tym późnym jesiennym okresie, no, w każdym razie turystyka się rozwinęła dla nich w tym sezonie, który był nieznany jako sezon turystyczny. I oni to docenili. Ale dla mnie może, wiesz, najciekawszym aspektem było, bo wiesz, te kwestie zdobywania szczytów, to wiemy, no zawsze jest ten taki aspekt sportowy wypraw. Chyba to taka życie codzienne w tej mozaice ludzi, którzy jednak z różnych stron świata docierają tam i znając ten aspekt z poprzednich wypraw Andrzeja, który mi opowiadał głównie o tej kwestii, że Jacek, nie przejmuj się, zobaczysz, że z reguły na długich wyprawach 1/3 tego trzonu, jak zostaje i funkcjonuje, to wyprawa działa. I to się dokładnie sprawdziło na naszej wyprawie. Bo przecież trzeba przyznać, że doniesiły gazety, czy tam różne inne stacje radiowe, że tutaj załamuje się ekspedycja. Ten się wycofał, ale my wiedzieliśmy o tym, że wykruszają się najsłabsze elementy i muszę przyznać, że od 15 stycznia, to znaczy te ostatnie 4 tygodnie wyprawy, czy 5, to był najciekawszy moment, bo wtedy no tak w pewnym sensie psychicznie te najtwardsze elementy przetrwały. I elementy sensie, myślisz o ludziach. O ludziach. Bo Żak trochę tam myli. Nie, jak mówię elementy, to ten ludzki element, który jest największym wkładem. I dla mnie to było chyba w sensie takiej lekcji życia jednym z najciekawszych rzeczy, jakie przeżyłem. Ale słuchajcie, ja to wiem, znaczy ja mam doświadczenia, bo 2 razy w Himalaje jechałem, jak marynarze mówią, statkiem. Byłem w kabinie skazany przez 2 miesiące sam na siebie. No właśnie to lub z marynarzami, którzy pełnili. Ale wiem, że bezczynność, prawda, bo zła pogoda, fatalna pogoda, jaka była, powodowała w jakimś sensie bezczynność. Zmuszała ludzi do siedzenia w potwornych warunkach w namiotach. Jeszcze w namiotach. Ja miałem luksusową kabinę. Prawda? Miałem stewardessę, która przynosiła mi tam jakieś posiłki, co chciałem, łazienka była obok, telewizja i tak dalej. I ja na tym statku odchodziłem w pewnym momencie od zmysłów, kiedy jechaliśmy przez Zatokę Arabską, kiedy temperatury dochodziły do plus 50 stopni. Tam wtedy było bardzo gorąco, ja w tej kabinie głupiałem. Ale tutaj, w tych warunkach potwornych, przecież musieliście wytrzymać. Jak ten, ja,